Chcielibyśmy dzisiaj zrobić przegląd kilku miejsc dotyczących Pana Jezusa jako tego, który właśnie przyszedł na nasz ciemny świat i On został przez Słowo Boże przedstawiony jako światłość. Pierwsze takie miejsce weźmy z Ewangelii Jana, 8 rozdział. Tutaj zaraz po sytuacji, o której mówiliśmy w środę, gdy faryzeusze przyprowadzili przetecznicę ich zdaniem, która dopuściła się cudzołóstwa. Czyli widzimy przejaw pełnej ciemności w stosowaniu prawa, w stosowaniu go w sposób zły. I za chwilę padają właśnie słowa w 12 wierszu. A Jezus znowu przemówił do nich tymi słowy. Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość życia. Tutaj Pan Jezus wskazał na siebie jako na tego, który właśnie jest osądzającym ciemność, bo tak trzeba powiedzieć, bo światło osądza ciemność. Jeśli mamy pokój, w którym jest ciemno i włączymy żarówkę, która jest źródłem fizycznego światła, to w pokoju znika ciemność. Ona momentalnie jest czymś niebyłym. Nie jest to coś, co w sposób taki powolny się dzieje, czyli że światło najpierw świeci w okolicach żarówki, potem idzie dalej, aż w końcu napełni cały pokój. Tylko Bóg specjalnie posłużył się tym, co jest określane jako światło, i żeby dać nam do zrozumienia, że jeśli gdzieś jest światłość, to w okamgnieniu ona przeważa nad ciemnością. I Pan Jezus jest właśnie taką światłością. Każdy, kto poznał Pana Jezusa, może to zaświadczyć, że przed poznaniem Pana Jezusa był w ciemności. Może znajdował się czasami w różnych odcieniach ciemności, czyli jest w Słowie Bożym nawet powiedziane, że jest gęsta ciemność albo po prostu ciemność. Ale Pan Jezus, gdy wszedł do życia każdego wierzącego, gdy wchodzi do życia, to ta światłość momentalnie rozświetla wszystko i osądza. Gdy jest brudno w pokoju i gasimy światło, to w tym brudzie można żyć całe lata i uważać się za czystego. Jak się zapali światło, wyraźne światło, to od razu widać, że w tym pokoju nie ma żadnego porządku. Więc Pan Jezus jest światłością i obiecuje tutaj w tym 12 wierszu, że kto idzie za Nim, nie będzie chodził w ciemności. Kto idzie za światłością, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość życia. Jest dołożone życia, dlatego że światłość Boża, światłość wynikająca ze Słowa Bożego, daje życie. Jest przeciwieństwem śmierci. Ciemność jest śmiercią, a światłość jest życiem. Drugie miejsce, na które chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę, znajduje się w 1 rozdziale Ewangelii Jana i dzisiaj na uwielbieniu mieliśmy okazję je mieć przed oczami.
tutaj jest kilka takich miejsc, które mówi o tym, że Pan Jezus jest światłością. Pierwsze z nich to jest czwarty wiersz i jest powiązane właśnie znowu życie ze światłością. Panu Jezusie, w Nim było życie. A życie było światłością ludzi. Życie Pana Jezusa samo w sobie jest już światłością. I w Panu Jezusie było życie, które wiemy, że jest życiem wiecznym. Życiem Bożym, a wiecznym to znaczy takim, które nie miało początku i nie ma końca. Człowiek, który uwierzy w Pana Jezusa, dostaje to życie Boże. Sam będąc istotą, która kiedyś tam w czasie powstała, staje się posiadaczem życia, które nigdy nie miało początku i nigdy nie miało końca. Z tego oczywiście jest praktyczny wniosek, że życie wieczne jest nieutracalne. No skoro nie ma końca i skoro nie ma początku, to nie da się go utracić. Czyli zbawienie też jest, jeśli ktoś jest raz zbawiony, jest na zawsze zbawiony. Czyli wystarczy przyjść do Pana Jezusa i ta obietnica z 8 rozdziału, że będzie miał w sobie światło i życia, w powiązaniu z tym, że życie jest wieczne od Boga, to pokazuje, że od razu taki grzesznik, który był potępiony, był na drodze do piekła, z sekundy na sekundę staje się niezniszczalny w sensie wiecznym i będzie miał Bożą światłość, która po prostu jest od Pana Jezusa. Z 1 rozdziału Jana też o światłości mówi 8 i 9 wiersz. W zasadzie zaczyna się to od 7, że Jan przyszedł na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy przez niego uwierzyli. Czyli przez Jana, który świadczył o światłości, aby wszyscy przez niego uwierzyli. Nie był on światłością, lecz miał zaświadczyć o światłości. I w 9 wierszu jest powiedziane, o kim miał zaświadczyć. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Mowa tu jest o Panu Jezusie, że On jest prawdziwą światłością. Czyli ten przykład z żarówką to jest przykład tylko dotyczący fizycznego świata, które trochę przybliża nam, jak działa światło, ale to fizyczne światło to jest tylko namiastka. Prawdziwą światłością jest Pan Jezus Chrystus. On rozświetla nie tylko fizycznie, nie tylko duszewnie, nie tylko duchowo, ale we wszystkich wymiarach, jakie możemy sobie wyobrazić i jakich nie możemy sobie wyobrazić. Po prostu On jest prawdziwą światłością. I jak wiemy, On mieszka w światłości niedostępnej, gdyż On jest jedynym prawdziwym Bogiem. On jako jedyny prawdziwy Bóg przyszedł tu na ziemię i stał się podobny ludziom, mając prawdziwe ciało, stając się podobny do nas we wszystkim, z wyjątkiem grzechu, który jest po prostu ciemnością. I właśnie Pan Jezus jest światłością i jeżeli ktoś w Niego uwierzy, jeżeli ktoś za Nim idzie, to tą światłość życia ma w sobie. I tą światłość życia może w pełni mieć jako zaufania godną, gdyż to jest światłość prawdziwa, nie zwodnicza, nie jakieś światełko w tunelu, które może się okazać wręcz zagrożeniem, a nie pomocą. To jest prawdziwa światłość, za którą możemy podążać i którą możemy mieć w sobie i wtedy możemy mieć
życie wieczne i korzystać z obfitości tego życia wiecznego. Kolejne miejsce znowu jest w Ewangelii Jana, 3 rozdział. Tutaj jest to w kontekście tego, jak ludzie się w stosunku do światłości zachowują i o tym, że światłość jest podstawą tego, żeby rozstrzygnąć, osądzić i stać się podstawą do tego, żeby wiedzieć, co jest w człowieku. To zaczyna się od 16 wiersza, a może nawet wcześniej. Ja przeczytam od 16. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jedynego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony. Kto zaś nie wierzy, już jest osądzony, dlatego że nie uwierzył w imię jedynego Syna Bożego. A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Czyli ten 19 wiersz właśnie mówi o Panu Jezusie jako światłości, która przyszła na świat. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniano jego uczynków, lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego są dokonane w Bogu. Człowiek, który ma porządek w pokoju lub chce mieć porządek w pokoju, ale go jeszcze nie ma, pełną radością włączy światło. Jeśli ma porządek, to ujawni, że ma porządek w pokoju. Jeśli dąży do tego, żeby mieć porządek w pokoju, to światło pozwoli mu posprzątać pokój. Ale kto nie dąży do tego, żeby mieć porządek w pokoju, będzie chciał mieć cały czas zaciągnięte żaluzje, zgaszone światło, nikogo nie wpuszczać. I tak właśnie postępuje grzesznik, który chce się upamiętać, pojednać z Bogiem. Dąży do Słowa Bożego, chce, żeby to Słowo Boże rozświetlało jego życie. Żeby Bóg pomógł mu uporządkować to życie zgodnie z Bożymi standardami. Wpuszcza tego światła jak najwięcej, z każdej strony. Od strony okna, od strony żarówki, od strony drzwi. I chce, żeby było jak najwięcej światła, żeby wyprzątnąć ten pokój w miarę dokładnie. Pokój, który jest jego życiem. Z kolei obłudnik, który chce tylko uchodzić za takiego, co ma porządek w pokoju, za takiego, który jest Bożym człowiekiem. No więc jeżeli jest niepojednany z Bogiem i chce tylko za takiego uchodzić, to będzie w ciemności trzymał wszystko. Nie będzie chciał się poddać sądowi Słowa Bożego, nie będzie chciał wpuścić światła, będzie się ukrywał przed Jezusem. Czasem będzie miał nawet jego imię na ustach, ale tylko w kontekstach czysto religijnych lub tradycyjnych. To właśnie jest ta różnica. Na tym polega sąd. Ci, którzy pojednali się z Panem Jezusem, nie będą sądzeni, a ci, którzy unikają osądzenia przez światło, niestety będą osądzeni w wieczności i będą przez wieki, wieków ponosić konsekwencje tego, że nie pojednali się z Panem Jezusem, nie skorzystali z Jego doskonałej ofiary na krzyżu. Kolejne miejsce, które nam mówi o świetle, to jest Efezjan 5 rozdział. Pierwszy. Efezjan 5 rozdział od 8 wiersza. Tu jest powiedziane o chrześcijanach, że chrześcijanie kiedyś byli
ciemnością. A teraz już jako pojednani z Bogiem są światłością. Czyli chrześcijanie stają się dziedzicami tego, kim jest Bóg. Bóg jest światłością. Stają się współuczestnikami tego, kim jest Pan Jezus Chrystus, który jest światłością. I Duch Święty działający w nich zaczyna być widoczny jako właśnie światłość poprzez działanie chrześcijana. Byliście bowiem niegdyś ciemnością, tak apostoł Paweł pisze do Efezjan. Byliście bowiem kiedyś tam ciemnością, ale teraz jesteście światłością w Panu. To jest bardzo ważne. Nie można być światłością poza Panem. Dla nas istnieje jeden Pan, Jezus Chrystus. Poza Panem Jezusem Chrystusem nie da się być światłością. Można być pomalowanym na biało nieboszczykiem, ale nie światłością. Nie da się być światłością bez Pana Jezusa. I skoro tak jest, to mamy tutaj zachętę Pawła. Postępujcie jako dzieci światłości. Bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość i prawda. Dochodźcie tego, co jest miłe Panu i nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej karćcie, bo to nawet wstyd mówić, co się potajemnie wśród nich dzieje. Wszystko to zaś dzięki światłu wychodzi na jaw jako potępienia godne. Wszystko bowiem, co się ujawnia, jest światłem. Dlatego powiedziano: obudź się, który śpisz, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Tutaj jest kilka takich reguł, które warto wziąć sobie do serca. Pierwsza z nich jest taka, że wierzący są światłością. Byli ciemnością. I jeżeli jesteśmy światłością, to mamy świecić jak światła w ciemnym świecie. Mamy oświetlać sobą ten świat. A w jaki sposób możemy rozświetlać ten świat? Przecież my nie jesteśmy źródłami światła. My jesteśmy bardziej jak gdyby kloszami dla światła, które jest w nas, czyli mieszkającego w nas Chrystusa. I teraz, jeżeli mamy różnego rodzaju urządzenia świetlne i one mają różnego rodzaju klosze, to są klosze, które są bardzo przezroczyste, są takie, które są mleczne, są takie, które mają jakiś kolor, ale też widziałem takie klosze, które są na przykład z gliny, i dają tylko tego światła ledwo co. I naszym tutaj wezwaniem w tym wierszu jest to, żebyśmy byli jak właśnie czyste diamenciki. Im mniej mnie, tym więcej Chrystus przeze mnie przenika. Jeżeli trochę dam swojemu ciału się rozwinąć lub działać, to przyciemniam Chrystusa, który jest we mnie. Staję się takim glinianym kloszem, staję się takim korcem, pod którym chowam świeczkę. I to jest bardzo pouczające, że my nie mamy źródła światła w sobie samych, tylko mamy ten skarb w sobie, którym jest Chrystus Jezus. Przez Ducha Świętego, który mieszka w wierzących. On daje światło, które my mamy nie zatrzymywać w sobie, tylko przepuszczać przez siebie. Im więcej chcemy przepuścić światła, tym mniej dajemy siebie, bo jesteśmy zafałszowującym światło dodatkiem. Tu jest ten temat
walki między ciałem a duchem. Więc jeżeli ciała jest więcej, to to jest coś, co przyciemnia to światło. A jeśli dajemy działać duchowi świętemu, który w nas mieszka, który pobudza naszego ducha ludzkiego, to wtedy jest to rozświetlenie światłem Chrystusowym. 9 wiersz mówi, bo owocem światłości jest. Tutaj są trzy rzeczy. Trójca, dobroć, sprawiedliwość, prawda. Czyli dobroć razem ze sprawiedliwością i razem z prawdą. Te trzy rzeczy. Dobroć bez prawdy i bez sprawiedliwości jest tylko i wyłącznie bezsensowną jałmużną. To nie do tego jesteśmy wzywani. Dobroć bez sprawiedliwości i bez prawdy jest zła. Sprawiedliwość bez prawdy jest bardzo niewłaściwą rzeczą. Wyobraźmy sobie, że policjant nas łapie i chce nas sprawiedliwie ukarać na podstawie źle działającego radaru. Przepraszam, posłyszałem rozmowę z przerwy, ale to jest bardzo dobry przykład. On ma świetne urządzenie pomiarowe, jechaliśmy 50, on nas zatrzymuje i z pełną surowością prawa wlepia nam mandat za to, że jechaliśmy 140. Bo mu się wyświetliło na podstawie fałszywego odczytu. Jeżeli teraz przeniesiemy to na nasze praktyczne życie i oceniamy w życiu jakąś sytuację i nie mamy pełnej, prawdziwej informacji, tylko mieszankę fałszu i prawdy i chcemy to ocenić sprawiedliwie, to wyjdzie z tego całkowite zło. Dlatego, że potrzebne jest te trzy razem. Dobroć, sprawiedliwość i prawda. Sprawiedliwość bez dobroci i bez prawdy staje się pustym frazesem. Prawda bez dobroci i bez sprawiedliwości również może nadymać. Czyli poznałem prawdziwe rzeczy o Bogu i nie chcę ich wykorzystać w dobroci, tylko w złości. To jest przecież bardzo nieprawidłowe. A więc trudno jest zrozumieć, czym jest światłość. Ale właśnie światłość prawdziwa ma te trzy elementy. Dobroć, sprawiedliwość i prawda jako owoc sprawiedliwości. Czyli trzeba pamiętać, że to musi być w pełnej Bożej harmonii, tak jak było w Panu Jezusie Chrystusie. On potrafił powiedzieć, że ubogich zawsze będziecie mieli pośród siebie. W czasie, gdy ktoś na niego naciskał, że no tutaj zmarnowano tyle pieniędzy, można było zużyć je na pomoc biednym. Czy Pan Jezus nie był dobry? Był dobry, ale w tamtym czasie ta kobieta, która go namaściła na pogrzeb, zrobiła coś, co było i dobrocią, i sprawiedliwością, i prawdą. W tamtym czasie przeznaczenie tych środków na biednych byłoby po prostu rozrzutnością. Dochodźcie tego, co jest miłe Panu. To jest bardzo ważna reguła, dlatego że wierzący nie są pod zakonem. My nie mamy serii przepisów. Rób to, nie rób tamtego. Zrób tak, nie rób tak. I tak dalej. To jest zakon. A my nie jesteśmy pod zakonem, lecz pod łaską. I tutaj jest bardzo ciekawe słowo, które mówi o tym, że to wcale nie jest łatwe. Dochodźcie tego, co jest miłe Panu. Czyli to nie jest rzecz, która jest od tak na talerzu. Czyli mamy na talerzu i już wiemy, co jest miłe Panu. Nie. Ta sama rzecz w wykonaniu tego samego człowieka, ale w różnych okolicznościach może być rzeczą, która jest miła Panu, jak i nie jest miła Panu. Trzeba
trzeba o tym pamiętać, że mamy działać pod kierownictwem Ducha Świętego i czerpać ze Słowa Bożego źródło tej wiedzy, którym posługuje się Duch Święty. I dochodźcie, nawet jest takie słowo w Polsce, dochodzenie. Czyli popełniono jakiś czyn, prokuratura zaczyna dochodzenie, czyli jest to rzecz, którą trzeba dopiero rozświetlić, znaleźć, zrozumieć, co się stało, bo nie ma czarno na białym powiedziane co i jak. Dlatego jeśli mamy jakąś rzecz robić, to zawsze powinniśmy zaczynać od tego, żeby kontaktować się z Panem Jezusem w modlitwie, żeby mieć światło od Niego. Co jest, Panie Jezu, Tobie miłe? Co jest tutaj miłe? A miłe to znaczy sprawiające rozkosz Panu Jezusowi. Więc na przykład, taki przykład dam czytaniem Biblii. Biblia nie mówi, czytaj codziennie Biblię. Albo czytaj Biblię co najmniej jeden rozdział dziennie. Albo czytaj Biblię co najmniej jeden raz w roku. Ale każdy wierzący doskonale wie, że czytanie Biblii jest miłe Panu. Oczywiście z uwagą należy to robić. Ale nie ma zakonu. Pamiętaj, abyś Biblię czytał codziennie. Nie znamy takiego przepisu. I każdą rzeczą mamy w ten sposób do tego podchodzić. Dochodźcie do tego, co jest miłe Panu. Nie co jest miłe braciom w zgromadzeniu, co jest miłe siostrom w zgromadzeniu, co jest miłe sąsiadowi, co jest miłe sąsiadom, co jest miłe pracodawcy. Tylko co jest miłe Panu. Czyli my mamy patrzeć tylko na Pana Jezusa i zastanawiać się, co da Mu większą radość, większą rozkosz w naszym postępowaniu. I mamy do tego dochodzić. Mamy cały czas tą rzecz śledzić. I to jest właśnie działanie światłości w nas. Mamy przepuszczać jak najwięcej Pana Jezusa w naszym życiu. 11 wiersz jest negatywny. Mówi, czego mamy nie mieć wspólnego. Mamy nie mieć nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności. Uczynki ciemności mają to do siebie, że nie wydają owocu. Tu nie jest powiedziane, że nie wydają rezultatów. O nie, one czasami mogą dać rezultaty całkiem niezłe. Na przykład jest powiedziane, że wysiłek fizyczny przynosi niewielki pożytek. I wiadomo, zdrowo jest się czasem poruszać, zdrowo jest utrzymać kondycję, ale jeśli ktoś na przykład zaczyna robić z tego bożka, to być może spotka się to z brakiem błogosławieństwa od Pana Jezusa. Nie jesteśmy pod zakonem, mamy pełną wolność w Chrystusie. Mamy dochodzić do tego, co jest miłe Panu. I być może w życiu jakiegoś wierzącego jakieś rozwiązanie jest inne niż u innego wierzącego. Ale reguła jest taka, że to, co daje jakieś dobre rezultaty fizycznie, być może nie jest od razu tym, co ma dawać nam rezultaty duszebne i duchowe. Bo człowiek składa się z ducha, duszy i ciała, nie tylko z ciała. Nie tylko z duszy, nie tylko z ducha. I nie mamy mieć nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności. Najczęściej to są po prostu grzechy, które nie wydają owoców, które są po prostu czymś, co budzi u Boga obrzydzenie. Ale w dużej części są to też rzeczy, które
są wierne w służbie Chrystusowi. Nie miejcie nic wspólnego, i tu jest, bezowocnymi uczynkami ciemności. Jeśli nawiążemy do tych trzech elementów, czyli dobroć i sprawiedliwość i prawda, to właśnie dobroć ze sprawiedliwością bez prawdy jest tego typu bezowocnym uczynkiem ciemności. Dobroć z prawdą, ale bez sprawiedliwości jest typowym uczynkiem ciemności bezowocnym. Czy sprawiedliwość z prawdą bez dobroci? Po prostu, jeżeli jest to niepełne, to jest to bezowocne. Owoc w drzewie powstaje wtedy, kiedy jest nienaruszony świat, kiedy on jest w odpowiednim czasie zapylony, kiedy jest później odpowiednia ilość energii dostarczona roślinie, żeby ten owoc się pojawił. Tak samo tutaj. Sprawiedliwość z prawdą bez dobroci, dobroć ze sprawiedliwością bez prawdy i inne kombinacje, ale niepełne, są godne skarcenia. Mamy dochodzić tego, co jest miłe Panu, a miłe Panu jest to, co jest związane z owocem światłości. 12 wiersz. Bo to nawet wstyd mówić, co się potajemnie wśród nich dzieje. I jeżeli każdy, kto poznał Pana Jezusa, rozważy swoje życie sprzed nawrócenia i zastanowi się nad tym, co się wtedy działo, to ten wiersz jest wtedy pięknie przez to zilustrowany. Ja generalnie, jak rozważam ten okres, to raz było to faktycznie potajemnie wiele z tych rzeczy. Nie mógłbym z nich nic ujawnić bez szkody wizerunku swojej osoby. I wstydzę się tych rzeczy. Generalnie jest to rzecz, która jest charakterystyczna. Ona była w ciemności. I była rzeczą, którą chcieliśmy w tej ciemności ukryć. Albo, jeśli szukaliśmy Boga, to światłem Bożym rozświetlić, żeby z tym zrobić porządek. I ta druga podstawa jest właściwsza. Przyjść do Pana Jezusa, aby On rozświetlił to życie i to, co jest wstydliwe i potajemne, żeby się stało jawne, żeby wyznać Jezusowi te rzeczy i razem z Nim je uporządkować. Tak właśnie mówi 13 wiersz. Wszystko to zaś dzięki światłu wychodzi na jaw, jako potępienia godne. I wtedy ja, jako nawrócony, sam wiem doskonale, że to są rzeczy potępienia godne, te, które przedtem w życiu kultywowałem. Czyli te, które były bez owocu i bez poddania się Bożemu światu. Wszystko bowiem, co się ujawnia, jest światłem, dlatego powiedziano, obudź się, który śpisz, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Trzeba się z tego letargu obudzić, gdy jest ciemno. To jest rzecz, która wprowadza w letarg. Jeżeli nawet osoba nie chce spać, a zamknie się w pomieszczeniu bez światła, to krótka chwila wystarczy, żeby stała się taka osoba bardzo senna i zaśnie. A my mamy być wśród tych, którzy są obudzeni i są światłością. Takie samo działanie już jako zapowiedź Starego Testamentu możemy zobaczyć w pierwszej Mojżeszowej, pierwszy rozdział, trzeci wiersz. I do tego odnosił się właśnie ten fragment, który czytaliśmy, czyli i rzekł Bóg, niech się stanie światłość. I stała się światłość.
Tak właśnie mówi Bóg do każdego, kto jest w ciemności. Żeby posłuchać tego polecenia i wpuścić światło, które jest światłem Chrystusowym. Żeby uwierzyć Panu Jezusowi Chrystusowi, żeby On wtedy stał się wewnątrz światłością i pozwolił zgodnie z tym światłem uporządkować własne życie. Tego samego rozdziału mamy też 14 wiersz, który mówi też o źródłach światła i który potwierdza nam to, że faktycznie światła oddzielają ciemność od światłości. Potem rzekł Bóg, niech powstaną światła na sklepieniu niebios, aby oddzielały dzień od nocy i były znakami dla oznaczenia pór, dni i lat. Tak właśnie jest w życiu wierzącego, że światło w jego życiu radykalnie odróżnia go od nocy, od ciemności, od osób, które nie poznały jeszcze Pana Jezusa. Tego się nie da nie zauważyć, tego nie da się połączyć, wymieszać światła z ciemnością się nie da, bo światło zawsze rozświetla ciemność. I właśnie tak mówi wiersz 15. Niech będą światłami na sklepieniu niebios, aby świecić nad ziemią. I tak się stało. Czyli nasza rola jest taka, żeby dając świecić w naszym życiu Chrystusowi, przepuszczać jak najwięcej z tego Jego światła i wtedy będziemy tak jak te światła, które są światłami fizycznymi, naturalnymi, rozświetlać ziemię. Tak, żeby na tej ziemi błądzące statki mogły trafić do portu, a portem jest zbawienie w Chrystusie, a też błądzące statki to są ludzie z tego świata, które potrzebują te osoby zbawienia, bo bez Pana Jezusa idzie się na zatracenie. I skutkiem tego świecenia jest to, że właśnie jest ziemia rozświetlana przez światło Boże, które w wierzących jest i jeśli wierzący żyją według ducha, a nie według ciała, to to światło przedostaje się na zewnątrz, nie jest blokowane. Tutaj nawiązuje do tego Paweł w 2 Koryntian, 4 rozdział. Szósty wiersz. Drugi list do Koryntian, 4 rozdział, 6 wiersz. Bo Bóg, który rzekł, ciemności niech światłość zaświeci, rozświecił serca nasze, aby zajaśniało poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusowym. Czyli to, co właśnie widzieliśmy z pierwszej Mojżeszowej, jest tutaj wprost powiedziane, że ten Bóg rozświecił nasze serca. Serce to jest nasze jestestwo wewnątrz nas. I rozświecił te nasze serca, rozlał miłość w naszych sercach, tak żeby ona się przelewała, żeby ona była rzeczą, która się wydostaje na zewnątrz. I światło, które jest w nas, żeby świeciło na zewnątrz. Żebyśmy tego nie blokowali. I żebyśmy się uczyli tego od Pana Jezusa, jak tak najwięcej z tego wnętrza, gdzie jest Chrystus, puszczać na zewnątrz. Nie cieszyć się Chrystusem tylko dla siebie, ale właśnie to światło, które On daje, żeby się rozchodziło na zewnątrz. Psalm 37. To jest kolejne miejsce, które chciałbym, żebyśmy tutaj wzięli pod uwagę. Jeden wiersz. 37. Kilka wierszy przeczytam, ale chodzi mi o wiersz 6. I tutaj mamy
Nie gniewaj się na niegodziwych. Nie zazdrość tym, którzy czynią nieprawość, bo uschną szybko jak trawa i zwiędną jak zielona murawa. Zaufaj Panu i czyń dobrze. Mieszkaj w kraju i dbaj o wierność. Rozkoszuj się Panem, a da ci, czego życzy sobie serce twoje. Powierz Panu drogę swoją, zaufaj Mu, a On wszystko dobrze uczyni. Wyniesie jak światło sprawiedliwość twoją, a prawo twoje jak słońce w południe. Zdaj się w milczeniu na Pana i złóż mi nadzieję. Nie gniewaj się na tego, któremu się szczęści, na człowieka, który knuje złe zamiary. Czyli tutaj widzimy parę takich cech, które jako wierzący, którzy chcą się podobać Panu, którzy chcą szukać tego, co jest miłe Panu, powinniśmy kultywować. Jedna z nich to jest nie gniewać się na niegodziwych. Sąd nad niegodziwymi to jest rzecz Boża, a nie nasza. Naszą rolą nie jest na nich się gniewać. Nie zazdrościć tym, którzy czynią nieprawość. Być może ci, którzy czynią nieprawość, uzyskują lepsze wyniki w biznesie. Nie zazdrośćmy im. Nie idźmy ich drogą. Bóg ma znacznie więcej. Lepiej mało z bojaźnią Bożą, niż wielkie skarby z niepokojem, który towarzyszy nieprawości. I tutaj jest informacja, że oni uschną szybko jak trawa. Tak trawa szybko usycha. Wystarczy kilka dni bez deszczu i ta trawa już jest żółta. Już jest do niczego, jeśli się jej nie podlewa. Mimo, że wcześniej była to zielona murawa, soczysta i budząca zaufanie. Kolejna rzecz. Mamy zwracać się ze swoją ufnością do Pana. Nie mamy zwracać się z ufnością do ludzi, nie mamy opierać się na lasce nadłamanej, jaką jest Egipt, czy też człowiek niewierzący, czy też jakikolwiek człowiek. I mamy czynić dobrze, mieszkając w kraju i dbając o wierność. Rozkoszować się Panem i wtedy konsekwencją jest to, że Pan Jezus, jeśli będziemy się Nim rozkoszować, da nam to, czego życzy sobie serce nasze. Bo wtedy serce jest przytulone do Pana Jezusa i Jego myśli, Pana Jezusa myśli są dobrze wsłuchane. Tak jak Jan przytulał się do Pana Jezusa, gdy był jeszcze na ziemi i słyszał bicie Jego serca. Tak samo człowiek wierzący, który się rozkoszuje Panem, który w Słowie Bożym szuka, jaki jest Pan? Jaki jest Pan Jezus? Jaki jest Pan Jezus w Nowym Testamencie? Jaki jest Pan Jezus w Starym Testamencie? Jaki Pan Jezus byłby, gdyby był na moim miejscu tu na ziemi? Może nie mógłby być, bo być może to położenie, w którym jestem, jest wynikiem grzechu. Ale jeśli jest to zwyczajne działanie, takie codzienne, to Pan Jezus w takich sytuacjach podobnych do tych był. I możemy sobie to pytanie zadać. Jaki Pan Jezus by był, gdyby był na moim miejscu? I wtedy mogę być pewien, że wtedy taki, jaki On by był, jeśli ja będę, to będzie to miłe Panu. Rozkoszuj się Panem, a da Ci, czego życzy sobie serce Twoje. Powierz Panu drogę swoją, czyli nie mam swojej drogi planować sam swoimi sprytnymi sposobami w oderwaniu od Chrystusa, tylko mam to całkowicie powierzyć Bogu, powierzyć Panu. Powierz Panu drogę swoją, zaufaj Mu, a On wszystko dobrze uczyni. Wielokrotnie mogą każdy z wierzących, który powierzył Panu drogę swoją i zaufał Mu, może tysiące przykładów dać, jak Pan to dobrze uczynił. Jest to rzecz niesamowita i czasu by nie starczyło, gdybyśmy chcieli każdą z takich historii
sobie przeanalizować. I właśnie odnośnie naszego tematu jest, że wtedy wyniesie jak światło sprawiedliwość Twoją, a prawo Twoje jak słońce w południe. Naszą sprawiedliwością jest Pan Jezus Chrystus. I jeżeli będziemy szukali tego, co jest miłe Panu, dochodzili tego, co jest miłe Panu, to wtedy to światło będzie się z nas wydobywać i będzie z pożytkiem dla innych. Trzeba pamiętać, że na ziemi jesteśmy dla innych, nie dla siebie. Jeśli chodzi o wierzących, jeśli by mieli żyć dla siebie, no to przecież już wszystko na tej ziemi osiągnęli. Mieli się pojednać z Bogiem. I gdyby nie to, że Bóg każdemu z nas zleca służbę dla ludzi i ta służba jest w różnych okręgach odpowiedzialności, to zaraz po nawróceniu każdy wierzący mógłby już iść do nieba. Dlatego Paweł mówi, albowiem śmierć dla mnie jest zyskiem, tak? Bo być Chrystusem dla niego jest daleko lepiej. Ale ze względu na innych on musiał jeszcze na tej ziemi chwilę być i w tej cielesnej powłoce, którą on nazywał namiotem, który się kiedyś rozpadnie, zimował po ziemi i w ten sposób tutaj jego służba była realizowana, czego efektem mamy dosyć dużą część tego testamentu. Kolejne miejsce jest Piotra. Pierwszy jest Piotra, drugi rozdział. Pierwszy jest Piotra, drugi rozdział, 9 wiersz. Tutaj jest właśnie to, o czym wspomniałem, że my mamy tu do wykonania służbę. I jako wierzący pojednani z Bogiem mamy pewne zadania, o których mówi m.in. Piotr. Wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Czyli mamy cel rozgłaszać zalety tego, który nas powołał z ciemności do swojej cudownej światłości. Mamy rozgłaszać. Aby rozgłaszać, to znaczy rozgłaszać zawiera w sobie element bycia głośno. Czyli, że o tym słychać. Nie w ciszy, nie w zamkniętej sali zgromadzenia, ale tak, żeby słyszeli inni i na różnych obszarach. To może być e-mailem, to może być na Facebooku, może być przez telefon, może być w formie listu, może być w formie powiedzenia sąsiadowi, może być w formie powiedzenia sprzedawcy, może być w formie noszenia napisu na koszulce. Jest tych powodów i sposobów wiele, w jaki sposób możemy rozgłaszać cnoty tego, który nas powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. I jest tutaj powiedziane, że jesteśmy rodem królewskim. Dzisiaj królów za wielu nie ma, ale tych, których mamy, to możemy tutaj wziąć jaki taki pewien wzór. Królowa angielska. Przyjeżdża, załóżmy, do jakiegoś kraju, albo nie, nawet niech będzie w Wielkiej Brytanii. Czy sobie wyobrazić potrafimy, że królowa angielska idzie do hipermarketu i kradnie jabłko? No nie. A to jest taki najprostszy przykład grzechu. Czyli po prostu, będąc królami, pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie zrobić. Dlatego, że jeśli zdajemy sobie sprawę, kim jesteśmy, to zwyczajnie wiedząc, kim jesteśmy na tej ziemi, a jesteśmy wybranym rodem królewskim i kapłańskim, narodem świętym,
I w ten sposób, będąc częścią tej elity, nie jesteśmy w stanie na pewne diabelskie sztuczki przystać. Jeżeli mamy tego świadomość, kim jesteśmy. Bo oczywiście można sobie wyobrazić, że królowa angielska w wyniku wypadku doznała urazu w głowę i zapomniała, że jest królową. I nieszczęśliwie się zdarzyło, że z wypadku tylko ona przeżyła, gdzieś tam się zapodziała i potem jest głodna i kradnie jabłko. No jest to możliwe. Ale w wyniku tego, że się oddaliliśmy od światłości. W wyniku tego, że zapomnieliśmy, kim jesteśmy. W Panu Jezusie. Bo Pan Jezus uczynił nas rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym. W celu rozgłaszania cnot tego, który nas powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Po prostu te rzeczy, jeśli pamiętamy, kim jesteśmy, albo tak jak dzisiaj śpiewaliśmy w jednej z pieśni, że jesteśmy osadzeni w okręgach niebieskich. To chyba mówili z Efezjan. Że jesteśmy osadzeni w okręgach niebieskich. W Chrystusie Jezusie, jeśli jesteśmy w okręgach niebieskich, to na ziemskie sprawy patrzeć mamy z perspektywy nieba, czyli z perspektywy innej niż ziemianie. Jesteśmy generalnie z nieba, a nie z ziemi. I mamy interesów nieba strzec, a nie ziemi. Jeśli byśmy przenieśli to na stosunki ludzkie, to sobie wyobraźmy, że mamy obywatela jakiegoś imperium, na przykład USA, który jest pracownikiem rządu USA. I on gdzieś jest w jakimś kraju innym niż USA. To będzie dbał o interesy tego kraju, w którym się znajduje, czy o interesy USA. Rzecz jasna, jeśli nie jest zdrajcą, to będzie dbał o interesy rządu USA. I teraz wyobraźmy sobie, że USA wypowiada wojnę temu państwu. Co się stanie przed wypowiedzeniem wojny, albo po wypowiedzeniu wojny, ale przed wysłaniem wojsk? No, ten rządowy pracownik będzie w jak najbezpieczniejszy sposób zabrany z tego kraju. I tak właśnie jest z nami. Jak Bóg już rozpocznie działania wojenne w postaci wielkiego ucisku, to my będziemy zabrani w pochwyceniu. Stan wojny już jest. Bóg już jest gotowy, aby sądzić, bo o tym mówili apostołowie. I Bóg jest w stanie wojny z tym światem, dlatego że ten świat zamordował Jego jedynego Syna, Pana Jezusa Chrystusa. I kolejną rzeczą jest już sąd, który tylko jest odwlekany na krótką chwilę. A przed rozpoczęciem działań wojennych przeciwko ziemi, personel, czyli my jako wierzący, będziemy zabrani w pochwyceniu. O tym mówi pierwszy list Pawła do Tesalonicza w 4 rozdziale między innymi, że Pan Jezus weźmie nas do siebie. Czy też Ewangelia Jana, 4 rozdział od 1 do 6 wiersza. Niech się nie tworzy serce wasze. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział, idę przygotować wam miejsca. Jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie. Tak powiedział Pan Jezus. Abyście, gdzie ja jestem i wy byli. Jeszcze kilka miejsc takich, które nam podsumowują ten temat, na przykład przypowieści Salomona, 6 rozdział. Gdyż przykazanie, to jest 23 wiersz. Gdyż przykazanie jest pochodnią, a nauka światłem, drogą życia, zaś są napomnienia do karności. Czyli tutaj Salomon pokazuje nam, że
właśnie to, co znamy ze Słowa Bożego, jest jednym z tych składników światła, które będzie nas rozświetlać, żeby poznać, co jest miłe Panu, żeby dochodzić tego, co jest miłe Panu. Drogą życia są napomnienia Słowa Bożego do karności. Powinniśmy trzymać siebie w dyscyplinie, żeby nie dać się po prostu omamić temu światu, żebyśmy pamiętali, kim jesteśmy, jakie mamy stanowisko w Chrystusie, a mamy stanowisko królewskie. I mamy jako ci, którzy są rodu kapłańskiego i królewskiego, trzymać się tego naszego okręgu odpowiedzialności. Rzymian 13, to jest kolejny rozdział, 12 wiersz. List do Rzymian, 13 rozdział, 12 wiersz. Tutaj apostoł Paweł wskazuje, że w naszym życiu już ciemność minęła i z tego wynikają pewne konsekwencje. Noc przeminęła. W momencie, jak wierzący się nawraca, to noc w jego życiu przeminęła. Dzień się przybliżył. Odrzućmy wtedy uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję światłości. Światło działa w pewnym sensie tak jak zbroja. Dlatego, że jeżeli mamy światło w sobie, to ciemność się do nas nie jest w stanie zbliżyć, bo światło rozprasza tę ciemność. To tak po prostu działa, tutaj jak gdyby zbroja na nas otacza. I nie ma możliwości przeniknąć. I na koniec słowa Pana Jezusa zapisane w Ewangelii Mateusza, 5 rozdział. Piąty rozdział, 14 wiersz. Pan Jezus tak powiedział: wy jesteście solą ziemi, jeśli wtedy sól zwietrzeje, czyńcie ją na solą. Na nic więcej już się nie przyda, tylko aby była wyrzucona precz i przez ludzi podeptana. Ten wiersz od 14, który nas interesuje, do 16. Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. I tu jest polecenie. Tak, niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Czyli tutaj jest życzenie Pana Jezusa, żeby to światło Boże, które w wierzącym zamieszkuje od momentu, kiedy się nawrócił, żeby to światło było przepuszczane przez nas i żeby działało na pożytek innych.